Proszę Państwa, w czwartek jest szkolenie. W czwartek jest szkolenie o tym, jak się prowadzi spółkę z o.o. Ale musicie pamiętać, że spółka z o.o. to jest straszne nieszczęście. Spółka z o.o. w porównaniu z normalnym prowadzeniem działalności gospodarczej, jako jednoosobowa działalność albo jako spółka cywilna, jawna. Spółka z o.o. to jest pełna masakra, straszne nieszczęście. Po pierwsze, obrót gotówkowy będziecie musieli w całości ewidencjonować. Po drugie, będziecie bardzo dużo pieniędzy płacili księgowemu. Jak będziecie płacili mało, to znaczy, że on to źle robi, bo my wiemy, ile kosztuje prowadzenie ksiąg handlowych. Po trzecie, będziecie odpowiadali całym swoim majątkiem za sprawy spółki, chyba że ogłosicie w razie co upadłość i wtedy bardzo dużo pieniędzy zapłacicie za przeprowadzenie tej upadłości. Ja nie widziałem jeszcze, żeby się upadłość udała, jak nie było 50 tysięcy na koncie. Co tam jeszcze jest? Będziecie musieli się rozliczać przed księgowym z tego, że żeście pożarli hot doga na stacji benzynowej. I księgowy wam powie, Eryk wam powie, że jeżeli prowadzicie jednoosobową działalność gospodarczą i chcecie teraz prowadzić spółkę z o.o., bo są tańsze podatki, to nieprawda. Będą wyższe podatki, bo zapłacicie najpierw 9 od dochodu, a potem jeszcze 19 od dywidendy. Spółka z o.o. to jest bardzo trudne przedsięwzięcie i w czwartek na szkoleniu 14 o 14 opowiem wam o tym dlaczego. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.